Panowie, rzucimy. Jeszcze przypomnę zasady, jak gramy. Auty z ręki, spalonych nie ma. 4 plus bramkarz. Zmiany. Jak piłka, wiecie, hokejowe po prostu. Nie tylko, żeby się liczba zawodników zgadzała. Podej, podej! Doskocz, doskocz, doskocz! Brawo, brawo! Spokojnie! Do bramki nie wchodź tylko, mordo! Witam drużynę Bytomia, za chwilę będziecie grały bardzo ważny mecz, bardzo ważne spotkanie. Jakie towarzyszą wam nastroje? Dobre. Mamy nadzieję, że wygramy. Tak. Jakie są wasze plusy, atuty? W czym jesteście dobre? Niczym. Jedzenie, na pewno w jedzeniu. W dopingowaniu. Tak. Jedzenie. Tak. No i państwo widzą, Bytom liczy się może, to nastawienie. Może, tak. Właśnie. Może i sportowe atuty za nimi nie przemawiają, ale uroda, język i nastawienie mówią za tym, że wygrają na pewno. Życzymy im powodzenia. Bardzo ważny mecz z Bytomiem. Jak myślicie, jak to wszystko ułoży? Dacie radę? No, myślimy, że damy, ale dacie nie radę. Jesteśmy pewni. Damy. Dacie radę, bardzo dobrze. Sport jest zawsze. Wygramy to. Troszeczkę taka nuta niepewności, ale życzę wam wszystkiego dobrego i powodzenia. Dziękuję. Kurczę! Big Mac! Drodzy powrotni, znowu dostaniesz Big Maca! O! Ważna obietnica, uwieczniona nagrana. Dzięki temu Big Macowi to zwycięstwo, o jeden punkt. O jeden punkt, dobrze, bardzo dobrze. Ależ interwencja! Ja nie mam słów po prostu. Alex! Mamy to! Dobrze, byku, grona. Bardzo ważny mecz. Mecz z Wołoducha. Jakie są wasze nastawienia? Jakie nastroje wam towarzyszą? Bardzo dobre nastroje. Jesteśmy zmotywowani do wygrania tego meczu. Zrobimy wszystko, by to zrobić. Przede wszystkim ważna jest dobra zabawa. Nawet jak przegramy, to i tak będę się cieszył, że tu mogłem wystąpić, mogłem grać. Poznań jest bardzo dobrze przygotowany do spotkania, przede wszystkim mentalnie. Mają wszystkie atuty, żeby wygrać. Życzymy im tego całego serca. Powodzenia. Dzięki. Rozgrywacie bardzo ważny mecz Wołoducha Kraków z Poznaniem. Jakie są nastroje? Dobre, mam nadzieję, że wygramy. Dobrze, dobrze. Jaka taktyka? 3-0, 8-3, ustawienie defensywne, ofensywne? Byle wygrać. Byle wygrać, byle wygrać, byle puchar dostać. Dobrze, jak myślicie, dojdziecie do finału, czy jeszcze trochę gry przed wami? Zależy, zobaczymy. Ale myślę, że tak. Postaramy się. Mamy szansę na pewno. Dobrze. Nie mamy. Wołoducha, jak to Krakusi. Przede wszystkim, aby wygrać, aby zdobyć puchar. A co później? Zobaczymy. Życzymy im powodzenia i radości. Trzymajcie się.